Już po raz czwarty zespół placówek oświatowych w Łosieniu był organizatorem zawodów sportowych w piłce nożnej. Należy nadmienić, że po raz drugi uczestniczą w niej także dziewczęta. 16 stycznia po powitaniu gości, zawodników i opiekunów rozpoczął się noworoczny turniej piłki halowej chłopców i dziewcząt. W turnieju wzięły udział drużyny z Piekoszowa, Łosienia, Zajączkowa, Brynicy i Jaworzni. Reprezentacji chłopców i 4 reprezentacje dziewcząt, w każdej ze swoich kategorii, rywalizowały w systemie każdy z każdym. I tak po kilku godzinach rozgrywek wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna z Brynicy. Drugie miejsce wywalczyły dziewczęta z Zajączkowa, a trzecie z Łosienia. W grupie chłopców najlepsi okazali się gospodarze turnieju. Tuż za nimi uplasował się Zajączków, a na miejscu trzecim Piekoszów. Fundatorem nagród była dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Łosieniu.